jaki zegarek może nadawać się lepiej do pracy w ogrodzie, jak nie G-Shock, niezniszczalny Casio G-Shock. Zobaczmy, jak się sprawi. Suszona tawuła, czy jak to się tam nazywa, posadzona. Tyle, że zegarek brudny. No ale mamy pralka challenge. Zobaczymy, co on na spotkanie z bębnem, ciepłą wodą i detergentem. Moje ręce są już czyste. Pomarańczowy G-Shock jeszcze nie. Idziemy do pralni. Jesteśmy w pralni. Zegarek zostanie włożony do worka po to, żeby nie zniszczył bębna, bo to przecież twardziel. Worek zapięty, detergent do ręki i wszystko razem do pralki. Zamykamy i start. Miało być 40 stopni, więc zrobimy 40 stopni. Godzinka, pełne wirowanie, start. Zobaczymy. Szok pięknie kotłuje się z kilkoma ciuszkami. Co rusz pojawia się pomarańczowe mignięcie. Mamy coraz więcej. Detergent będzie robił swoje. Zegarek będzie na pewno czysty. Tylko czy będzie działać? Minęło pół godziny, nawet troszkę więcej. No ale obserwować zegarek możemy jedynie przez okienko. No i wirujemy. Na razie lekkie wirowanie w pierwszym płukaniu. Później będzie pełne 1200 i pełna moc. Za kilka minut zobaczymy efekt wszystkiego. Ostatnie wirowanie i za 4 minuty zegarek wychodzi z pralki. No i mamy koniec. Pralka piszczy, woła. Gdzież się podział nasz zegarek? O, jest tutaj. Zamek rozpięty, a zegarek czyściutki. Cóż można powiedzieć? Mam dość pedantyczne podejście do wyglądu zegarka, ale ten wytaplany w ziemi, a później wyprany podczas normalnego cyklu w pralce, mógłby być oklejony folijkami, zapakowany do puszki i sprzedany jako zupełnie nowy zegarek. G-Shock okazuje się, że wytrzymuje pranie bez żadnego problemu. W każdym zakamarku czyściutko. Minęło ponad godzinę, zegarek cały czas na ręku. Nic nie paruje, nic złego się nie dzieje. Wygląd ten sam. Śmiało można powiedzieć, że test z pralką G-Shock zaliczył celująco. Pozdrawiam.